Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Piłka Ręczna Podcast. Od razu przejdziemy do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, mianowicie o zbliżających się Mistrzostwach Świata w Egipcie mężczyzn w 2021 roku. Od razu podzielcie się w komentarzach też Waszymi typami Mistrzostwa Świata, które, jak już wspomniałem, odbędą się w Egipcie, czyli w ciepłym kraju, tak jak tam były też pamiętne w Katarze. I może przejdziemy sobie do omówienia poszczególnych grup, kto tam się znalazł, jak się tam znalazł, jaki turniej musiał wygrać i tak dalej. Ale też chciałbym pomówić najpierw o naszej reprezentacji, czyli to, co chyba na wszystkich najbardziej interesuje, będę tutaj myślał, powiem jakieś moje typy, reprezentacji, które wyjdą, które odpadną. I, I tak dalej. Też jeszcze w słowem wstępu o Mistrzostwach Świata: Federacja zdecydowała, że w tym roku y, zamiast 24 reprezentacji będzie ich aż 32, czyli po prostu da, dała tam większe szanse tym gorszym zespołom, do jakich y, między innymi chyba należy także nasza reprezentacja w tych czasach. I może teraz przejdziemy sobie do naszej grupy, mianowicie grupy B. Polska oczywiście dosowana z czwartego koszyka. No dostaliśmy dziką kartę, nie zakwalifikowaliśmy się, co jest po prostu porażką. Dwa lata temu nas oczywiście nie było, nie zakwalifikowaliśmy się i nie dostaliśmy tej dzikiej karty. W tym roku ktoś po prostu dał się ubłagać i dostaliśmy tam dziką kartę razem z Rosją. W grupie mamy takie zespoły jak Hiszpania, Tunezja i Brazylia. Z grupy wychodzą trzy zespoły, czwarta drużyna bije się o tam miejsca 25-32, ta duży się o tam miejsca 25-32, i patrząc tak, pierwsza drużyna Hiszpania. No nie mamy szans. Po prostu, krótko mówiąc, to nie jest nasz poziom, przynajmniej nie teraz. Nie mamy szans, chciałbym przypomnieć, że my przegraliśmy z y, reprezentacją, Hiszpanii, reprezentacją Hiszpanii B, czyli po prostu z rezerwami Hiszpanii y, przegraliśmy mecz. To prawda, tam jedną bramko, ale to nadal był przegrany mecz z reprezentacją Hiszpanii B. Nie, to było też rok temu, 2019, ale nie wierzę, że wygramy z Hiszpanią. Po prostu mi, Hiszpania zawsze jest mocna, każdy ten wie, jed, na pewno jeden z faworytów no mistrz Europy z 2020 roku, więc ja bym tutaj się nie łudził za bardzo na cokolwiek. Drugą drużyną jest Tunezja. Zajęli drugie miejsce w mistrzostwach Afryki w 2020 roku i tutaj też bym nie liczył na sukces. Tunezja, Afryka zawsze ma ten swój styl gry, tak samo jak Azja. Ciężko będzie to nam rozgryć, rozgryźć. Tym bardziej, jak widzimy w jakiej sytuacji znajduje się Polska. I mamy też Brazylię, czyli mistrz, drugie miejsce w Mistrzostwach Ameryki w 2020 roku. I chciałbym, żeby Polska wygrała. Ja liczę tak, Polska ma szansę, z Hiszpanią absolutnie nie, ale z Brazylią i Tunezją mam nadzieję, że nie przegramy tak dużo. Nie chce mi się wierzyć, że Polska coś wygra. Tak przypomnę może nasze ostatnie mecze. Oczywiście w tym roku nie było ich tak dużo, bo była pandemia i ten okres taki przygotowawczy też nas ominął. Ale ostatni mecz, jaki nasza reprezentacja wygrała o punkty, był w roku 2019. Konkretnie w czerwcu z Izraelem: 26 do 33. To były kwalifikacje e, do Mistrzostw Europy. Kwalifikowało się co prawda ledwo co, bo chcę też przypomnieć, że w tym samym turnieju zremisowaliśmy z reprezentacją Kosowa. Gdzie ta populacja jest. <śm> Tam, nie, tam naprawdę jest coś, coś w stylu San Marino. Naprawdę jest państwo, z którym Polska nie może... Kosowo... Tak jakby sobie państwo wyobrazili, że reprezentacja mężczyzn w piłce nożnej przegrywa, bo remisuje mecz San Marino. Coś, co jest coś, coś na bardzo podobnym poziomie, można powiedzieć. I my z Kosowem remisujemy. Z Niemcami wiadomo, porażka. To w ogóle nie było co gadać. Wcześniejszy mecz, jeden mecz z y, Kosowem Wcześniejszy mecz z Kosowem wygraliśmy co prawda. Dużo 37 do 13, ale drugi mecz zremisowaliśmy. Z Izraelem przegraliśmy jeden mecz. Naprawdę. Potem oczywiście drugi wygraliśmy. Trochę żałosne, bo potem mamy kompletną serię porażek, i przegrywamy z takimi państwami, jak. Nie mówię o Szwecji, bo tych porażek i przegrywamy z takimi państwami, jak. Nie o Szwecji, bo to w ogóle nie było podjazdu, ale takimi państwami, jak Szwajcaria przegrywamy z Rosją przegrywamy, pięcioma 5, z Białorusią, także przegrywamy. Z Hiszpanią B wspominają, z Rosją 11 punktami przegrywamy, z Argentyną przegrywamy, remisujemy z Hiszpanią B. To są wyniki, które nie, nie powalają wręcz smucą. Jeśli mamy patrzeć na te mistrzostwa świata pod kątem jakichkolwiek sukcesów, to myślę, że sukcesem będzie, nie wiem czy to nam da wyjście z grupy, ale remis z jakąkolwiek drużyną. Myślę, że to jest cel na te mistrzostwa świata. Takie... To są moje oczekiwania wobec reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w 2021 roku. Zremisować jeden mecz. Żebym nie musiał ciągle widzieć porażek. Hiszpanią nie ma w ogóle szans. Możemy mówić coś o Tunezji i Brazylii, chociaż też myślę, że coś to, jest, to jest mało prawdopodobne. Ale jeden mecz. Zremisować. Zremisować. Wiem, że to może mieć trochę negatywny wydźwięk, tak jak w poprzednim odcinku, jeśli chodzi o kobiety w Mistrzostwach Europy. Ale po prostu, sam bym nie zagrał lepiej, oczywiście, to jest moja e, subiektywna opinia, tylko i wyłącznie Gdybym ja grał lepiej, to ja bym tam grał, ale nie gram lepiej Ale jestem na takim miejscu, że po prostu, y, no zawsze musi ktoś narzekać I chciałbym, chciałbym, żeby Polska grała dobrze, tak jak było jakieś 5-6 lat temu Ale polska reprezentacja przeszła rewolucję I przeszła tą rewolucję po prostu za szybko i my jeszcze kilka lat będziemy się budować na coś. Mam nadzieję, że ten turniej i się miło zaskoczę, dlatego się nie nastawiam na, na dużo. Bo lepiej być mile zaskoczonym, niż źle zaskoczonym. I nie nastawiam się, że Polska wyjdzie z grupy w ogóle, bo chodzą trzy duży na cztery, to jest... ...dużo. I, ale nie nastawiam się na to w ogóle. Dlatego chciałbym, żeby, żeby to była po prostu miła niespodzianka dla mnie. No i chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o, o naszą reprezentację. Dobrze, przejdziemy sobie do grupy A, mianowicie znajdują się tam Niemcy, Węgry, Urugwaj i Wyspy Zielonego Przylądka. No Niemcy, Mistrzostwa Europy 2025, miejsce, to daje im kwalifikacje. Węgry, Mistrzostwa Europy, dziewiąte miejsce, to także daje im kwalifikacje. Urugwaj to Mistrzostwa Ameryki i trzecie miejsce, to im dało właśnie kwalifikacje. Oraz Wyspy Zielonego, Wyspy przepraszam, Zielonego Przylądka. To piąte miejsce w mistrzostwach Afryki. Myślę, że tak. Niemcy, Węgry, to jest raczej Pewniak, tutaj raczej jakieś raczej nie będziemy mieli żadnego zaskoczenia. No i myślę, że raczej tutaj Urugwaj, bo wyspy Zielonego Przylądka. Też raczej nie zaskakują, tam Urugwaj z Brazylią co prawda bardzo mocno przegrał nawet ale na, przykład, ale na przykład mam tu taki wynik meczu z Boliwią Urugwaju Było, proszę sobie wyobrazić, 1 do 55 na korzyść Urugwaju To no, tak jakby wystawić jakiś chłopców naprawdę Aż nie oglądałem tego meczu, ale Szkoda, szkoda mi tej Boliwii jak, jak można zobaczyć ten wynik, no ale Urugwaj wygrał też z Chile, co prawda tam Ar Argentyna jest mocna. Do Chile też zaraz przejdziemy. No ale myślę, że jednak Urugwaj będzie przed, tym, przed tymi wyspami Zielonego Przylądka. Tam też nie było za wiele meczy, nie ma za bardzo o czym rozmawiać. Myślę, że mogę wspomnieć, że z Marokiem wygrali, co prawda. Z Algierią przegrali. Także, a my wygraliśmy z Algierią, także i to trzema bramkami, aż co prawda, ostatni nasz ostatni mecz, w, więc donno szkoda, donno szkoda, że z Algierią tylko trzema punktami wygrywamy, trochę, trochę pośmiewisko też dla naszej reprezentacji, no ale myślę, że tak jak mówiłem, konkretnie Niemcy pierwsze miejsce, Węgry drugie miejsce, chociaż tu się mogą bić trochę, ale myślę, że jednak Niemcy nie dadzą sobie tego tak łatwo wytargać i Urugwaj na trzecim miejscu. Tak jak grupa B może nie wspomniałem o miejscach Hiszpania, według mnie pierwsze myślę, że Brazylia będzie na drugim miejscu, a Tunezja na trzecim, Polska niestety na czwartym, tak jak mówiłem. Grupa C i myślę, że to jest. Tutaj może być, może nie o tyle. niespodzianek, ale biłbym się o te drugie miejsce, bo mamy tak Chorwację, Angolę, Japonię i Katar. No i teraz tak, Chorwacja, raczej tutaj każdy zna, to jest drugie miejsce w mistrzostwach Europy ostatnich. Jeśli chodzi o Angolę, to jest czwarte miejsce w mistrzostwach Afryki. Japonia, no to z mistrzostw Azji po prostu się dostała. Wał się automatycznie do mistrzostw świata, po prostu tam nie ma za dużo krajów, które by interesowały się piłką ręczną. No i mamy Katar, także z mistrzostw Azji, ale Katar raczej mocno Wiadomo, wiadomo czemu jest mocny. I teraz tak. No, Chorwacja się spokojnie to jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce. I teraz to tak poważnie mówię, że Japonia będzie miała to drugie miejsce. Tam w Azji zawsze jest taki nietypowy styl, tak samo jak w piłce nożnej to może porównywać i w siatkówce, i w ogóle we wszystkich sportach tam się inaczej trenuje sport, po prostu. I to jest. Europejczycy. I yy, kraje z Afryki także mają ciężko z tym, także myślę, że Japonia nawet coś tam ugra z Chorwacją, nie że wygra, ale ugra. Oczywiście Japonia i Katar są z Azji, ale tak jak mówiłem, Katar nie posiada zbyt wielu zawodników rzeczywiście z prawdziwej Azji, to są raczej yy, kupieni zawodnicy z Europy po prostu, ci zawodnicy z Europy po prostu, ci najlepsi sam już emerytowani, co prawda? No ale. Ale jednak są, więc myślę, że Japonia może wygrać z tym Katarem. Myślę, że Angola to jest jednak ostatnie miejsce w tej grupie. W grupie D mamy Danię, Argentynę, Bechrań i Kongo. No, Danie to jest mistrz świata z 2019 roku, czyli ostatni mistrzostw świata. Myślę, że to bezproblemowo wyjdą w pierwszym miejscu, że nie, wyg nie, nie, nie wygrają mniej niż. Pięcioma, bramka, pięć, pięcioma bramkami, przewagę pięciu bramek. Myślę, że co najmniej w każdym meczu. Argentyna też bardzo mocna, bo to jest mistrz Ameryki z 2020. Yy, mamy też yy, Bechrein i on. Yy, Brał udział w mistrzostwach Azji, no i Demokratyczna Republika Konga, to jest mistrzostwo Afryki, siódme miejsce, co także dało im kwalifikacje, to jest e, ich, to tylko przypominam, debiut, także tak samo jak Zielonego Przelątka, tak samo jak Zielonego Przelątka, to jest pierwszy raz, kiedy grają, Urugwaj też, e, też pierwszy raz, kiedy gra na mistrzostwach świata. No to myślę, że możemy zacząć od dołu, że Kongo to jest ostatnie miejsce po prostu, Bahrain drugie. No i Argentyna, Bechrein przepraszam, Argentyna drugie i myślę, że Argentyna jest bardzo mocna, kibicuje i myślę, że to jest taki, bo zawsze wiadomo, najlepsze są te drużyny z Europy plus tam, tam w tych mistrzostwach w Katarze plus Katar, ale potem się każdy nauczy z nimi grać, ale teraz myślę, że Argentyna kibicuje Argentynie mocno, mam nadzieję, że zajdą co najmniej do ćwierćfinałów. Byłby fajnie taki myślę czarny koń tych mistrzostw świata, no Dania to raczej bezproblemowo pierwsze miejsca, tak jak mówiłem nie stracą, nie, nie wygrają mniejszą przewagą niż pięciu bramek w tych mistrzostwach, tak bym obstawiał, myślę, że to jest jeden także z faworytów, tak samo jak Hiszpania, na Chorwację w tym roku bym nie stawiał, no oczywiście to są moje, moja opinia i moje typy, żeby ktoś się nie pokłócił zaraz o to. W grupie E mamy Austrię, Francję, Norwegię i USA. Co ciekawe, dawno ich nie było, bo od 20 lat, ostatni występ w 2001 roku, po prostu jest przedstawicielem Ameryki Północnej, ponieważ te IHF zdecydował się rozszerzyć to do 32 państw, tak jak mówiłem, zamiast 24. To także pojawił się przedstawiciel Ameryki Północnej, Ameryki yy, Południowej Środkowej, którym jest Chile, do których też przejdziemy. No ale w tej grupie mamy Austrię, czyli ósme y, miejsce na Mistrzostwach Europy. Mamy Francję, y, która miała w tamtym roku na Mistrzostwach Europy dopiero 14 miejsce, czyli Austria spisywała się lepiej. Y, mamy też Norwegię, czyli trzecie miejsce. I mamy te USA, tak jak mówiłem, czyli przedstawiciel Ameryki Północnej. I teraz tak, od dołu Ameryka, Stany Zjednoczone, Zjednoczone myślę ostatnie miejsce i to jest bardzo ciekawa grupa, bo patrząc na wyniki z ostatniego roku z Mistrzostw Europy, to można powiedzieć, że Francja będzie na trzecim miejscu, tak le, logicznie, ale Francja zawsze jest mocna, myślę, że Norwegia, Norwegia będzie na pierwszym miejscu i to myślę, że spokojnie. I myślę, że Austria będzie się biła z Francją. Francja też dosyć osłaba, dużo zawodników przeszło na emeryturę, myślę reprezentacyjną, więc trochę tam się osłabło e, reprezentacji Francji. Ale myślę, że to nie będzie dla nich taki wielki problem, żeby wyjść z grupy wiadomo i tam powalczyć też nawet o półfinał myślę, ale Faworytem też moim do mistrzostw świata wygrane jest ta Norwegia, z świata jest ta Norwegia, Dania, Hiszpania. Może bym się pokusił o tą Chorwację, ale jeszcze zobaczymy, bo są jeszcze inne drużyny. Myślę, że Austria na trzecie miejsce, a Francja drugie, Norwegia na pierwszym miejscu. Tak bym obstawiał, że Francja jednak będzie druga, że, że pokażą, że też potrafią. Mamy grupę F, gdzie mamy do czynienia z Islandią. Z Portugalią, Algierią i Maroko. I teraz tak. Nie wiem, jak, ta, jak to ocenić, ale myślę, że Maroko będzie na ostatnim miejscu. Przegrało ostatnio mecz z swami Zielonego Przylądka. Algieria, no, był mecz polski z Algierią i no, wygraliśmy, co prawda, no ale to były tylko trzy bramki. Mm. Myślę, że Algieria jest w miarę, w miarę mocna. Bo Maroko było na mistrzostwach Afryki szóste, a Algeria była na miejscu trzecim w tych samych mistrzostwach. Więc myślę, że Maroko czwarte, Algieria trzecia. I teraz Portugalia, myślę, że to jest drugie miejsce na tych w tej grupie oczywiście. I że też ją bo to jest dosyć ciekawe, bo byli dosyć przez ostatnie kilka lat nie dobrze sobie jakoś, znaczy dobrze sobie radzili, ale to nie było, nie było jakichś wielkich sukcesów po prostu w tym, bo ostatnie mistrzostwa Europy, znaczy świata, przepraszam, były w 2003 roku tylko trzy razy występowali na tych mistrzostwach, no, ale na ostatnich mistrzostwach Europy zajęli szóste miejsce, myślę, że pokazali że wracają do formy tak samo jak FC Porto też, teraz jeden, FC Porto też jeden z najlepszych klubów, jeden z najlepszych klubów teraz na świecie też, na świecie też, ale Islandia co prawda miała gorsze miejsce na mistrzostwach Europy, bo jedenaste, ale myślę, że bez problemu mają pierwsze miejsce i najbardziej kibicuje Islandii na tych mistrzostwach świata. Te kraje skandynawskie zawsze są najmocniejsze, wiadomo te Dania, Norwegia, Szwecja, może bez Finlandii, Szwecja, Islandia, ale w tym roku najbardziej to myślę, że taki będzie. Myślę, że obstawiam, że ta Islandia y, będzie się biła o medale. Myślę, że w półfinale, do półfinału co najmniej dojdą. Y, teraz mają bardzo wielu młodych i dobrych zawodników, więc, więc na pewno mają duże szanse. Tak jak mówiłem jeszcze raz, Islandia pierwsza, Portugalia druga, Algeria trzecia i Maroko miejsce czwarte. Teraz mamy grupę G, gdzie mamy Czechy, Szwecję, Egipt, Chile. No to wiadomo, tak jak mówiłem, Chile, ten przedstawiciel Ameryki Środkowej. Egipt jest gospodarzem, więc oczywiście też musi być. Szwecja to siódme miejsce na Mistrzostwach Europy, i Czechy to dwunaste miejsce na Mistrzostwach Europy. No i teraz, tak, myślę, że Chile jednak będzie na ostatnim miejscu. Tak, też tutaj był wynik: 53 do 7 z Boliwią. No ale z Brazylią przegrywają, z Argentyną przegrywają, z Urugwajem także przegrywają. Jeśli chodzi o Egipt, to raczej jest to raczej mocniejsze, drużyna, bo wygrywa z Tunezją, z Algierią. Znaczy to są wiadomo, a z Szwecją przegrali ja tylko jedną bramką. Myślę, że Egipt to jest trzecie miejsce. Ewentualnie nawet mógłbym się pokusić o drugie. Myślę, że nie, jednak wiecie co. Myślę, że Czechy są na trzecim miejscu, Egipt na drugim, a Szwecja, yy, no to też myślę, że sobie gładko przejdzie po tej grupie. Zawsze jest taki jeden faworyt najmocniejszy, bo nie było takiej grupy, gdzie by było dwóch takich, może ta w Austrii, ale tutaj myślę że, myślę, że Szwecja to jest pierwsze miejsce, Egipt drugie, a Czechy to będzie trzecie. I ostatnia grupa, mamy tutaj Białoruś, Rosję, Słowenię i Koreę Południową. Rosja dostaje się z zikiej karty, tak jak reprezentacja Polski. E, mamy też Białoruś, czyli dziesiąte miejsce na mistrzostwach Europy. Mamy też Słowenię, czyli też od kilku lat e, dosyć mocna reprezentacja. I czwarte miejsce na mistrzostwach Europy. No i Koreę Południową, czyli po prostu mistrzostwa Azji. I teraz tak myślę, że tutaj mamy Słowenię na, pie Słowenię na pierwszym miejscu. Teraz bardzo dobrze grają, od kilku lat, właśnie, bo mieli dosyć przerwy w mi tam 8 występów na razie na Mistrzostwach Świata. Rosja, ta dzika karta, Też się nie zakwalifikowali, ale Rosja jest dużo mocniejsza od Polski. Tak, trzeba wspomnieć, myślę, że Rosja będzie na. Rosja z Białorusią to będą ciekawe mecze. Wiadomo, sam siedzi i dwa bratanki takie. Tak jak Pol Pol Polska i Węgry, tak jak Rosja i tak samo Rosja i Białoruś. Myślę, że Rosja wygra z Białorusią, też mają kilku dobrych zawodników. Tak jak prawoskrzydłowy tam z Skopie. Myślę, że Rosja będzie na drugim miejscu, Białoruś jednak na trzecim. No i na czwartym miejscu ta Korea bo chociaż myślę, że ona zamiesza. I fajnie by było, jakby oni wyszli, na przykład Białoruś albo Rosja by zostały, bo myślę, że do Słowenii to nie ma podjazdu za bardzo. No, ale fajnie, jakby te właśnie azjatyckie drużyny zamieszały. Też myślę, że Słowenia w tym roku to będzie mm, takie. Takie, no. Do ćwierć co najmniej. Do ćwierć co najmniej. Więc y, też będę im kiwicował. Y, no i to by było, chyba, na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie, za, za wysłuchanie moich e, typów na Mistrzostwa Świata. Widzimy się w kolejnym odcinku.